Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, ruszamy dzisiaj dalej w zwiedzaniu miasta oczywiście. Jesteśmy mniej więcej w połowie tego miasteczka. Miasta ogromnego, wielkiego, cholera jasna. Dobra, byliśmy ostatnio u gildii kupieckiej. Tutaj mamy obywatelkę. Tutaj mamy trzech marynarzy, pracownia pisarska. Tutaj w ogóle jacyś uchodźcy, kolejki. Co tutaj się w ogóle dzieje? Mamy tutaj czas decyzji, czyli urząd, prawdopodobnie jakiś urząd miejski. Ach, tu jest Matyi. Dobrze. Możemy z nim oczywiście porozmawiać. Jak idzie praca? Nie mam czasu na rozmowy. Jasne. Super, czyli nic nie zdziałam w tym miejscu. Możemy zejść sobie w takim razie niżej. Wejdźmy do tej pracowni pisarskiej. Mamy węzela. Ej, ty. Witaj w trzech marynarzach. Jak mogę ci pomóc? Słuchaj, stary, nie wiem. Na pewno masz dość prostą kradzież. O, czysty pergamin. Skąd nazwa Trzej Marynarze? Razem z Arturem i Erwaldem służyłem kiedyś na Dumie Myrtany, drugim co do wielkości galeonie królewskim. Pewnie dalej bylibyśmy marynarzami, gdyby nie bitwa o wschodni archipelag. Brałeś udział w tej bitwie? Ściślej mówiąc, masakrze. Ale tak, byłem tam. Jakimś cudem ją przetrwałem i dodryfowałem razem z moimi towarzyszami w pobliże Archolos. Tam znaleźli nas i zabrali do portu rybacy. Mhm. Musieliśmy znaleźć sobie jakieś zajęcie, więc wróciliśmy do naszych starych zawodów, jeszcze sprzed pobytu w armii. Za resztę naszego ostatniego żołdu założyliśmy ten cech. Niezła historia. To prawda. Może ją nawet kiedyś spiszę? Opowiedz mi o sobie. Jestem na jakimś przesłuchaniu, że mam o sobie opowiadać? Po prostu przybyłem niedawno na wyspę i... Tak, tak, jesteś ciekawski. Jak wszyscy. Wiedz, że robię dla ciebie wyjątek, chłopcze. Na imię mi Wenzel. Jestem miejskim pisarzem. Piszesz księgi? Tylko jeśli dobrze mi za to zapłacą. Po prawdzie, to w ogóle nie lubię pisać. Ale inni mówią, że jakoś mi to wychodzi, więc... się tym zajmuję. Obecnie pracuję nad jedną taką księgą, tylko wszystko wskazuje na to, że trochę mi na nią zejdzie. Mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Jak chcesz, to nauczę cię posługiwać się bronią do walki w zwarciu. Podczas swoich podróży musiałem sobie radzić i całkiem nieźle to opanowałem. Oczywiście lekcje o takiej jakości będą kosztować. Nie myśl sobie. Mhm. Ucz mnie. Jasne, czyli broń dwuręczna i jednoręczna. Okej. Koszt 9 punktów. Twoje księgi są na sprzedaż? Ale rzeczywiście. Mam też wiele ksiąg innych autorów. Mhm. Chcę... Proszę. No to zobaczymy sobie. Prawidła szachowe. Księga zawierająca informacje na temat zasad gry w szachy. Wiedza magiczna, krąg pierwszy, drugi... Historia rybaka. Historia łucznika z Kelen. Czyste pergaminy, pióro. Przewodnik obcokrajowca. Okej, w sumie spoko rzeczy. Przy okazji, korzystając już, ja mam jakąś książkę o magii, której i tak nie będę wykorzystywać, więc sprzedajmy sobie te dwa tomy. No. I mamy troszeczkę dzięki temu złota. Co słychać? Ludzie nie rozumieją, jak wartościowa potrafi być wiedza opisana w książkach. I wątpię, by za mojego życia miało się to zmienić. Jasne. Dobra, jest jeszcze tutaj Erwald. Hej. Okej, widzę, że on jest takim zwykłym randomem. Jest jeszcze Artur. Hej, ty. To też taki zwykły random. Mamy oczywiście miasto. To nasze Archolos, a raczej całą wyspę. Okej, okay, dobra, czyli widzę, że nic za bardzo tutaj już nie zrobię w tym miejscu. I co, i przejdziemy się, myślę, tędy teraz. Tutaj myślę, że ktoś po prostu sobie mieszka. Obywatelka. Tutaj. Zwykły bezdomny.
działa. No dobra. Ja tutaj na górze chyba się szwendałam gdzieś tak mniej więcej. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Chociaż mamy nowicjuszy. Ach nie, tutaj mamy gdzieś klasztor. Strażnik miejski. Gdzie my wchodzimy teraz? Nie szłam tędy, nie było mnie w tym miejscu w ogóle. Kuchnia... co? Kuchnia Urycha, kantyna. A gdzie jest wejście? Tutaj jest wejście. Witam serdecznie. Cześć Urych, czy ty jesteś jakimś kucharzem? No, dość prosta kradzież. Kim jesteś? Nazywam się Urych i jestem kucharzem. Nie da się pełnić warty z pustym brzuchem. Dbam więc o to, by na naszych strażników każdego dnia czekał pyszny i wartościowy posiłek. Co to za miejsce? Chłopcy lubią nazywać je kuchnią Urycha, ale tak naprawdę to po prostu kantyna. Właśnie tutaj strażnicy mogą odpocząć po swojej warcie, zjeść talerz ciepłej zupy, czy orzeźwić się kuflem zimnego piwa. Zajmujesz się też zaopatrzeniem? Mam dość roboty z samym gotowaniem. Zakupem prowiantu i składników zajmuje się Lenard. Czy mogę dostać coś do jedzenia? Przykro mi, ale przygotowuję posiłki tylko naszym chłopcom. Jasne, czyli to jest kucharz Straży Miejskiej. Dobrze, a tutaj rozumiem, że faktycznie są jakieś stoliki, że można sobie usiąść, odpocząć, coś zjeść. W porządku. Mamy też wyjście na balkonik, można by powiedzieć. A raczej można od razu z tego, co widzę, wejść tędy. W ogóle to nie robiłam jeszcze dzisiaj żadnego zapisu. Oczywiście będzie to kolejny odcinek, który będzie dosyć przegadany przez postaci i będziemy słyszeć dużo głosów, dużo dialogów. Tutaj wygląda, jakbyśmy mieli jakąś kapliczkę i mamy miejsce teleportacyjne z tego, co widzę. Właściwie może być go tylko żal. Witam cię, nowicjuszu. Jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. Ciekawi mnie, kto mi da jakąś runę czy coś. Dokładnie to samo. Bo wiecie dobrze, że nie możemy się nigdzie przenosić. Jak to znosisz? Bez tej runy teleportacyjnej kolejnej. Także trochę mnie to niepokoi. Będziemy musieli znaleźć kamień runiczny. Może gdzieś tutaj leży, na przykład z tyłu? Kurczę, no powiem szczerze, że niedobrze, bo bez niego to my niewiele zdziałamy. Dobra, tam mi się pojawiają oczywiście skręty bagiennego ziela. Okej, czyli mogłam iść w tamtą stronę dalej. I tam idziemy w głąb. Dobra, zanim pójdziemy w głąb, to jeszcze przejdę się tędy. Bo wydaje mi się, że tutaj nie było nas jeszcze też na tym placu. Tak, tutaj jest siedziba ogólnie właśnie strażników. Ja sobie do samej siedziby nie weszłam. O, Winston, witam. Kim jesteś? Nazywam się Winston. Jestem dowódcą oddziału szermierzy w Straży Miejskiej. Masz do mnie jakąś sprawę? Co słychać? Straż to najlepsza opcja dla każdego młodzieńca, który chce uczciwie zarabiać na życie i jednocześnie pomagać społeczeństwu. Jasne. No okej. Ja dobrze mówię, prawda? Nie byliśmy tutaj. Lenard, witam cię serdecznie. Hej, czym się tutaj zajmujesz? Jestem kwatermistrzem. Mistrzem... czego? Po prostu dbam o porządek w wyposażeniu strażników. Sporządzam spisy ekwipunku, sprawdzam jego jakość, przedzielam go strażnikom, porządkuję go w skrzyniach i, rzecz jasna, przygotowuję kwatery. Jeśli to wszystko, chłopcze, to muszę wracać do pracy. Te dokumenty same się nie uporządkują. Mhm. Witaj, przychodzę w interesach. Ty? W interesach? A jaki ty możesz mieć do mnie interes? Działam w imieniu Tomasa, piwowara. Chciałby złożyć Straży Miejskiej korzystną propozycję. A jaki Straż Miejska może mieć interes z właścicielem browaru? Myślisz, że mamy tutaj samych ochlapusów?
Oczywiście, że nie. Może najpierw spróbujesz nowego piwa Tomasa. Sam opracował recepturę. Proszę. Mocne. Cholera, dobre. No dobra, o jakich interesach mówiłeś? Każdemu należy się odrobina rozrywki. Jak chłopcy napiją się w koszarach, to nie przyniosą wstydu na ulicy. Co powiedziałeś? Myślisz, że pozwalamy strażnikom się upijać? Spokojnie, nie to miałem na myśli. Ech, młodzi. Dobra, masz jeszcze jedną butelkę tego piwa? No, w sumie to mamy. Mieliśmy jedno w zapasie. Jasne, trzymaj. Dobra, powiedz Tomasowi, że będziemy brać skrzynkę tygodniowo. Sam ustalę z nim resztę. Dzięki, przekażę. Okej. Potrzebuję wyposażenia. Przykro mi, tylko dla strażników. Jasne. Co nowego? Jeszcze tylko przejrzę parę tych skrzyń i czeka mnie zimne, orzeźwiające piwko. Stary, już wypiłeś dwa piwa przed chwilą, dajesz sobie spokój. Dobra, na górę nawet nie będę wchodzić, bo tam znając życie jest po prostu kolejne miejsce, gdzie jest zaopatrzenie. Tutaj mamy też coś związanego. Mamy korum. Ej, ty. Jakiś chyba alchemik. Dość prosta kradzież. Możesz mnie uzdrowić? Przykro mi, chłopcze, ale mam czas tylko dla strażników lub mieszkańców tego miasta. Okej. Dobra, zaryzykuję wejście na górę, żeby chociaż zobaczyć, czy tutaj po prostu nikogo nie ma, ale nie, widzę, że oni tutaj po prostu sobie śpią. Okej, no to co, robimy kółeczko, mamy sala. Czy to jest jedna osoba, z którą mogę tutaj porozmawiać? Chyba na razie tak. Hej. Jak ci się podoba w straży? Nie podoba. Mieli porządnie karmić, dać dach nad głową i płacić porządny żołd. I co? Jedzenie paskudne, pokoje współdzielone, żołd taki, że ledwo na jedno piwo dziennie wystarcza. Dobrze ojciec mówił, trzeba było iść na czeladnika. A tak w ogóle to komu się zwierzam? Jestem Marvin. Sal, świeżo upieczony strażnik. Dlaczego nie zostałeś niczyim czeladnikiem? Wolałem się uganiać za panienkami i trafiłem przy tym na niezłą harpię. Tyle w temacie. Aha, jasne. No to widzę, że nie zaciekawia masz stary. Oktaw, witam ci serdecznie. Kolejna osoba do porozmawiania. Nagroda za przestępcę, nie mamy żadnego do odbioru. Co słychać? Nie mam czasu na plotki, chłopcze. Jestem na służbie. Okej. W ogóle podoba mi się to, że część ogłoszeń jest wystawione przez gildię, a część właśnie przez straż miejską. Jak służba? Powiem ci, nie narzekam. Nawet mimo ciągłych wart i wysłuchiwania skarg, które tak naprawdę latają mi koło dupy. Nie zdarzyło ci się jeszcze nic ciekawszego? Nie, nic a nic. Czemu pytasz? A gdyby na przykład jakiś napity klient karczmy stał się agresywny, też by ci to latało? Nie, takie coś to nie. Najpierw dostałby pięścią przez łeb, a potem sru na zewnątrz. Przykładowo, oczywiście. I tyle? A co jeszcze? Prawa miałbym mu odczytać? Przecież i tak nic by do niego nie trafiło. Co u ciebie? Wszystko w porządku. Dołączenie do straży było jedną z najlepszych decyzji w moim życiu. Nasza opinia wśród mieszkańców jest całkowicie niezasłużona. Okej. Czyli widzę, że mamy dwa różne postrzegania tego wyboru. Z Winstonem już rozmawiałam, prawda? No na pewno. Z tobą też. Co ty stary robi? Aha, okej. Nieważne. Dobra, rozumiem, że tutaj też śpicie, więc nie będę tutaj się kręcić. Chociaż nie powiem, widzę, że znowu robi się ciemno, więc wypadałoby iść spać. I takie pytanie mam. Czy ja tutaj byłam, po tej stronie? Tu jest logar na przykład. Dość prosta kradzież. Czym się zajmujesz? Tym, czym każdy strażnik. No może z różnicą, że ciągle dostaje warty przy więzieniu. Od przebywania z tymi szumowinami można oszaleć. No ale co zrobisz? Okej, czyli rozumiem, że tu jest więzienie na dole.
No dobra. Strażnik miejski. Okej, czy aktualnie ktoś w ogóle siedzi w kiciu? Guido. Tak. Okej, kradzież będzie graniczyła z cudem. W sumie trzeba przyznać, że całkiem fajny model tego więzienia jest tutaj, nie? Widzę, że aktualnie nikogo w więzieniu nie ma. Ciekawe, czy my możemy trafić do więzienia. Jezu, nad czym ja się w ogóle zastanawiam, nie? Nie wiem. Teraz się tak tylko zastanawiam, czy ja tutaj po drugiej stronie byłam. Bo my tak raz chodziliśmy, że wydaje mi się, że tu byłam po tej stronie. Jak to wygląda? Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. No w teorii to mnie tu nie było. Nikomu tego nie powtarzaj. Dobra, przejdziemy się tędy teraz. Czemu nikt mnie nie słyszy? Cholernie duże jest to miasto. Za duże. Obywatel, czy to są jakieś slumsy, czy coś w tym stylu? Tutaj chyba ktoś mieszka. Ogólnie to puste. Wszystko. Która jest godzina w grze? 19. Skorzystam z łóżka, skoro nikt się na mnie nie drze, że tutaj siedzę. I co? I mamy przynajmniej ładny nowy dzień. Okej, czy to są na pewno jakieś slumsy, czy co to jest? W ogóle tutaj... Gdzie jest tutaj jakiś kościół, czy coś w tym stylu? Tu wygląda, jakby coś było. Wielka wojna, zakład płatnerski. Okej, mamy płatnerza. Kim jesteś? Jestem płatnerzem. A to mój skromny warsztat. Jeśli widzisz w mieście kogoś w czymkolwiek, co zapewnia choć trochę ochrony, to z pewnością przewinęło się to przez moje ręce. A teraz powiedz, w czym mogę ci pomóc? Sprzedaję pancerze, ale zajmuję się też ich ulepszaniem. Ulepszanie pancerzy? Większość pancerzy tworzona jest tak, by pasować na każdego. Ja zajmuję się tym, żeby dokładnie dopasować wszystkie elementy i dołożyć dodatkowe wzmocnienia tam, gdzie ich potrzeba. Dzięki temu nie tylko wygodniej jest się w nim poruszać, ale zapewnia też więcej ochrony. Oczywiście nie z każdym pancerzem da się to zrobić. Po prostu pokaż, co masz, a ja powiem, co możemy zrobić, czego będziemy potrzebować i ile będzie to kosztować. Całkiem fajna sprawa. Ulepsz pancerz plus 7 do każdej statystyki za ulepszenie. Pohandlujmy. Skorupa kraba. Jedna za 60 za sztukę. Płytka pancerza pełzacza. Skorupa błotniaka. Łupka żelazna, bryłka złota. Ciekawe. Możesz mnie czegoś nauczyć? I ryzykować, że wygryziesz mnie z tego interesu? Nie dzielę się moją wiedzą. Ani nie szukam żadnego czeladnika. Szkoda. Kup pancerz. Lekki strój kolczy. Lekki skórzany pancerz. Skórzany pancerz i strój myśliwego. Strój myśliwego to mamy, tylko że zniszczony. W sumie ten lekki, ten strój kolczy wydaje się być naprawdę fajny, ale i tak na razie mnie nie stać na niego. I widzę, że ten pancerz, który mam, to nie mogę go ulepszać. Dobra, tu mamy obywatela, obywatelkę, obywatela. No tak, warsztat oczywiście, ogień w kuźni, jasne. Spróbujmy zejść tędy. Bezdomny. Oczywiście, no jedno i to samo w sumie. Wow. A tędy to gdzie ja schodzę znowu? Okej, tędy idziemy dalej. To wiecie co? To rozejrzymy się jeszcze tutaj. Mamy jakąś pracownię alchemiczną, w której też prawdopodobnie mnie nie było. A nie, to siostrzany kociołek. Dobra. Okej, bo my wtedy właśnie takie kółeczko żeśmy trochę zrobili. Także przejdziemy się po tej stronie jeszcze. O, znowu, witam. O Boże, jak dobrze jest sobie muzyczki z Gothica 3 posłuchać, ojej. Nie, moje serduszko po prostu się wtedy raduje. Mamy też jakiegoś handlarza, z którym nie mogę handlować. Jesteś handlarzem? Wyglądasz dziwnie.
Kolejne tablice ogłoszeń. Robotnik. A tutaj? Krwawy odwet. Mamy rzeźnię. Witam, Slagerze. Kim jesteś? Na imię mi Slager. I jak pewnie zdążyłeś zauważyć, jestem rzeźnikiem. Czegoś ci trzeba? Możemy porozmawiać. Masz jakieś mięso na sprzedaż? To zależy od tego, co cię interesuje. Okej, masz dużo też przepisów. Ciekawi mnie, czy mam. Większość. Zupa ze starego chleba. Nie mam tego przepisu? Poważnie? Okej. Kupimy wszystkie oczywiście, których nie znamy. No, to była jedyna rzecz. Jak idzie praca? Moja praca wygląda z grubsza podobnie. Ale to, ile dostanę zleceń, zależy od sytuacji na szlaku. Bestia wciąż grasuje, a to oznacza, że myśliwi niechętnie będą zapuszczać się w leśne ostępy. Całe szczęście, że są jeszcze ochotnicy z Wilczego Leża. Gdyby nie ich pomoc, już dawno trafiłbym do slumsów. Zacząłem ostatnio trochę gotować. Polecasz jakieś konkretne mięso do potraw? Do dań i gulaszy najlepsze jest mięso z kilkumiesięcznego jagnięcia. Najlepiej, jeśli zwierzę jest ubite na wiosnę. Mięso jest wówczas delikatne. Barwę ma różową, włókna cienkie, a tłuszcz biały i kruchy. Przez to znacznie łatwiej jest go wykrajać. Z kolei na bulion najlepiej sprawdzają się mięsa tłuste. Na przykład karki kretoszczura lub szpądry cieniostwora. Te ostatnie są tak rozchwytywane, że kucharze ustawiają się po nie w kolejce, jeszcze zanim zaczynam pracę. Dzięki za cenne rady. Kurczę. Skąd dostajesz zlecenia? Dużą część zleceń dostaję od Lenarta, kwatermistrza Straży Miejskiej. Mam przez to sporo pracy, ale oprawienie dziczyzny dla całego batalionu strażników zapewnia mi niezły dochód. Resztę zleceń dostaję od miejskich kucharzy i karczmarzy, w zależności od potrzeb. Wygląda na to, że na zarobek nie możesz narzekać. To zależy. Jeśli myśliwi robią dobrą robotę, nie jest źle. Sezon łowczy jednak czasem się kończy, a wyspa nie jest aż tak duża, na jaką wygląda. Liczba zwierząt maleje z roku na rok, ale jak to mówią, człowiek z samej rzepy nie wyżyje. Co słychać? Praca rzeźnika może i jest śmierdząca, ale jest też potrzebna. Wielu zdaje się o tym zapominać. Gdyby nie my, łapalibyście teraz szczury i chrząszcze. No coś w tym jest. Okej, dobra. Musimy oczywiście spojrzeć na mapę, bo ja się znowu zgubiłam. Znowu nie wiem, gdzie jestem i znowu nie wiem, co robię. Dobra, tutaj nie. Cholera, no za duże jest to miasto. Jak już myślałam, że je ogarniam, to nagle okazuje się, że idę gdzieś i ja nie wiem, gdzie jestem. Byłam tutaj, czy nie byłam tutaj? Nie mam pojęcia, no. Nie, nie było mnie tutaj, oczywiście, że nie. Dobra. To możemy iść, myślę, że tędy. Może poznam jakieś znane tereny, czy coś. Tak, teraz już się wracamy na takie miejsca, gdzie ludzie mieszkają. Dobra, pójdziemy wzdłuż, tak jak szliśmy obok tego rzeźnika i tak dalej. Z prostej przyczyny, tam jeszcze było też jakieś parę miejsc, a w ogóle ten Syreni Lament, to ja nie wiem, gdzie on jest, gdzie jest ta karczma. Już chodzę, chodzę i w ogóle nic nie widzę. Mamy rzeźnika. Okej, tam było zejście na tą drugą stronę, tak? Jak najbardziej. To przejdźmy się jeszcze tu. Tędy. No i tutaj mamy jakiegoś kowala. I ogólnie jakichś robotników. Tutaj mamy z życia złodzieja, pracownia ślusarska. Bardzo fajny modzik zresztą. Widzę, że pana ślusarza nie ma. O, jest. Hej. Witam. Kim jesteś? Nazywam się Davis i jestem cieślą. Obróbka drewna, naprawa metalowych elementów, pokroju zamków i zawiasów. Co nowego? Niewiele. Próbuję jakoś wiązać koniec z końcem, co w naszych czasach jest coraz trudniejsze.
ale daję radę. Świetnie. Stary, naprawdę pomogłeś mi tak, że serio potrzebowałam tego. Ale bardzo mi się podoba to, że są nazwy z innych modyfikacji brane pod uwagę. To jest naprawdę świetne. Trzeci wojownik, pracownia Kowalska. Odgar, cześć. Oferuję najlepszą broń w mieście. Rzecz jasna, po odpowiedniej cenie. No właśnie. Co masz na sprzedaż? Znajdziesz u mnie tylko najlepsze klingi na Archolos. Mnie bardziej interesują projekty, jakie ty masz. O proszę. Mamy schemat nasiekacza. Naprawdę dobra broń. I wymaga ode mnie doświadczonego. Zielony, siła, doświadczony, ciachacz. A tutaj doświadczony i doświadczony, rębi czerep. Musimy się nauczyć kowalstwa na wyższym poziomie. Co sprawia, że twoja broń jest taka dobra? Nie będę kłamał. Lata praktyki. Nie ma w tym jednak wielkiej filozofii. Wykuwam broń metodami znanymi od pokoleń, sięgającymi czasów samego Wolfzaka. Polegają one na kilkukrotnym hartowaniu ostrza i doborze odpowiednich proporcji żelaza oraz węgla drzewnego. Kluczem jest osiągnięcie wyjątkowo trwałej i zarazem elastycznej stali, która nie złamie się na skutek gwałtownego uderzenia. Tak się składa, że liznąłem trochę kowalstwa w swoim życiu. Mógłbyś mi wytłumaczyć, na czym dokładnie polegają te metody? Niestety, chłopcze, ale nie zdradzam swoich technik. Poza tym, to jest wiedza, którą zdobywa się latami, często metodą prób i błędów. Musiałbym wziąć cię na czeladnika, a ty musiałbyś być pilnym uczniem. Problem w tym, że nie potrzebuję teraz pomocy. Szkoda. A czegoś innego możesz mnie nauczyć? Pewnie. Jak każdy kowal, znam się na szybkim nabieraniu krzepy i mogę ci pokazać, jak się to robi. Oczywiście za parę sztuk złota. Ciężkie czasy nastały, a za coś chleb trzeba kupić. Aha, no i swoich czeladników uczę wykuwania broni. Jak trafi się akurat ktoś zdolny, to naprawdę nieźle potrafi odciążyć w kuźni. No cóż. Do roboty. Tak, oczywiście możemy się użyć siły i to w całkiem niezłej cenie. Co słychać? Praca na kowadle potrafi zmienić najbardziej opornego człowieka. To właśnie tu, młócąc stal i szlifując ostrza, uczysz się cierpliwości i hartujesz charakter. Świetnie, stary, naprawdę. Tylko szkoda, że mnie nie nauczysz niczego. Bardzo ubolewam. No dobra, i tutaj mamy owieczki. O! Cześć, masz imię? Może mogę ci w czymś pomóc? To twój pies? Ten stary kundel to przybłęda. Pewnie kiedyś był psem pasterskim na jednej z okolicznych farm, dlatego uparł się na pilnowanie moich owiec. Ale lepiej nie zbliżaj się do niego. Nie ufa obcym. Okej, mamy tutaj jakiegoś psa faktycznie? Nie wiem. Ach, tam jest! Ale ładny piesio! Jagniątko mi się bardzo podoba, jest przepiękne. Bardzo ładny piesek, bardzo ładny model pieska. Boję się, że mnie ugryzie, albo że odgryzie mi rękę. W ogóle byłoby to interesujące, jakby mnie na przykład zabił. Cześć. Nie dla psa kiełbasa. Pomyślmy, co może ci zasmakować? Daj pieczone mięso. Kość goblina. Chcesz? Niech będzie surowe mięso. Dobra, jakiś wpis mam. Niestety nie mogę sprawdzić. A może mięso... ścierwojada? Wyglądasz na najedzonego. Wrócę do ciebie później. Okej. Mamy jakiś wpis w dzienniku faktycznie? Stary pies pilujący owiec w mieście nie był zadowolony, gdy się do niego zbliżyłem. Może jeśli przyniosę mu coś do jedzenia, to stanie się bardziej ufny.
Zasmakowała kość goblina, mięso szczura nie było najlepszym pomysłem, zasmakowało surowe mięso ścierwojada. Pies zdaje się być najedzony po dwóch przysmakach, powinienem wrócić później. Okej, okay, mam nadzieję, że jego, w cudzysłowie, właścicielka nie będzie zła, że karmię jej psa, który pilnuje jej owiec, bo w sumie nie jest jej psem, już to wiemy od niej. Dobra, tak sobie teraz myślę. Całkiem ładnie tutaj powędrowaliśmy, ale... Aha, bo tutaj jest paru kowali. Dobra, musimy iść teraz inną ścieżką, jeżeli chcemy dotrzeć tam, gdzie myślę. I wydaje mi się, że tutaj na pewno jak pójdziemy w tę stronę, to chyba nie dojdziemy raczej. Tędy? O, czas zapłaty, Lombard. Hello? Co to za miejsce? Patrzysz na moją wspaniałą kolekcję przedmiotów wszelakich. Wszystko to, co widzisz, to zastaw pod zaciągnięte długi. Zajmujesz się lichwą? Dlaczego od razu używasz tak brzydkich słów? Pomagam ludziom. Pożyczam im pieniądze, a oni robią z nimi to, co im się podoba. To działa w prosty sposób. Ja pożyczam pieniądze, a ty dajesz mi jakiś przedmiot na wypadek twojej niewypłacalności. Jeśli oddasz złoto wraz z odsetkami, to ja zwracam ci ten przedmiot. Chyba że przekroczysz termin zwrotu. Wtedy to, co zostawiłeś, należy do mnie. Mhm. Czy to znaczy, że mogę pożyczyć od ciebie każdą kwotę? W swoim biznesie mam tylko dwie zasady. Po pierwsze, nie pożyczam pieniędzy ludziom, o których nic nie wiem, wliczając w to ciebie. Nigdy ciebie wcześniej tu nie widziałam, więc zakładam, że jesteś jednym z uchodźców. A ta druga zasada? Nie pożyczam sum większych niż 500 sztuk złota. Tym zajmuje się Volker. Wszystkich, których interesują większe pożyczki, odsyłam do niego. Mhm. Wysyłasz ich do swojego konkurenta? Konkurenta? Otworzyłam ten interes tylko dzięki jego szczodrości. To jedyny człowiek na wyspie, który dba o drobnych handlarzy. Tylko dzięki jego pomocy stać mnie było na rozpoczęcie własnej działalności. A Danosie, miej go w opiece. Dobra, no nie będę pytać, czy mi pożyczy, bo już dobrze wiemy, że nie. Dobra, jak pójdę tędy, to... To nie wiem, gdzie zajdę. Ale myślę, że możemy sobie spróbować przejść tędy. Raczej większość już zwiedziliśmy w tym mieście, więc udajmy się tutaj? O proszę, mamy wreszcie jakiś klasztor. I mamy też podróżnika. No nie ma co się go raczej o nic pytać. Super. Mamy klasztor. Gdzie ja jestem na mapie? Ach, tu jest klasztor. Dobra. On tak dziwnie trochę tutaj wygląda na tej mapie. Gard. Też nie jesteś stąd, prawda? Skąd wiedziałeś? Natychmiast to po tobie widać. Ruszasz się inaczej. Odcień skóry masz inny i jakoś tak inaczej po prostu ci z oczu patrzy. Tak się składa, że sam nie jestem stąd. Nazywam się Gard i pochodzę z Nordmaru. Przydałaby mi się pomoc kogoś, kto niekoniecznie jest stąd, a jednocześnie zna okolice. Czego potrzebujesz? Też czujesz ten skwar? Dosłownie czuję się jak udziec z kreto szczura na patelni. Cała ta okolica suchnie. Wszędzie pełno ludzi. Muszę znaleźć jakieś spokojne i chłodne miejsce. Masz jakiś pomysł, gdzie mógłbym się udać? Mam przy sobie mapę, mógłbyś mi je na niej wskazać. Oczywiście. Jeżeli mi się spodoba, to będę miał dla ciebie specjalną nagrodę. Nordmar, mógłbyś mi opowiedzieć coś o tym miejscu? Można by o nim opowiadać godzinami. To chyba najpiękniejsze miejsce w całym królestwie. Ośnieżone szczyty, potężne drzewa, kręte górskie ścieżki i przytulne osady położone w samym środku tych lodowych pustkowi. To z Nordmaru pochodzą najsilniejsi wojownicy i najlepsi kowale. W wielkich nordmarskich piecach przetapiane są zarówno ruda i żelazo,
a z nich wykuwane broń trwalsze niż kamienny golem. Nic jednak nie może wyrazić tego, jak człowiek czuje się, oddychając tym świeżym, chłodnym powietrzem. Jeśli tylko będziesz miał okazję, odwiedź to miejsce. Mhm. Skoro na Archolos jest ci tak źle, to czemu tu jesteś? Wolałbym nie dzielić się tą historią. Powiedzmy, że postąpiłem lekkomyślnie i narobiłem sobie kilku wrogów w swojej ojczyźnie. Miałem do wyboru śmierć albo małą wyprawę. Jak widzisz, wybrałem drugą opcję. Mhm. Chociaż teraz zaczynam się zastanawiać, czy śmierć od topora nie byłaby lepsza niż ten upał. Zastanówmy się. Jedna z winnic ma podziemny składzik wina. Jest tam całkiem przyjemna temperatura, a sami mieszkańcy winnicy wydają się dość przyjaźni. Miałbyś miejsce do pracy i odpoczynku. Sam nie wiem, ale lepsze to niż siedzenie tutaj cały czas. Chętnie sprawdzę to miejsce. Okej, okay, sama nie wiem w sumie, o którą winniczkę chodzi. Składzik na wino w winnicy Rity to chłodne i spokojne miejsce. No tak, to prawda. Oj, stary, aż latasz chyba. Kurde, no nareszcie dotarliśmy do klasztoru. Nieprawdopodobne. Obywatel, obywatelka. Major. Inosy! Złote inosy dla każdego! Kup jednego, wygraj drugiego! O kurde. Młody chłopcze, może chcesz wprowadzić odrobinę boskiej mocy naszego pana do swojego domu? Oferuję szeroki wybór posążków inosa na każdą kieszeń. To legalne? Chłopcze! Ależ oczywiście. Zajmuję się tym już prawie 10 lat i wszyscy są zadowoleni z moich usług. Gdyby było inaczej, to chyba bym nie stał pod samym kościołem, prawda? Kurde, wiecie, z czym mi się to kojarzy? Z takimi właśnie sklepikami gdzieś, nie wiem, właśnie mu ukradłam złotego inosa. Ile sobie liczysz za jedną figurkę? To już zależy od ich wielkości i materiału. Proszę, spójrz na moją ofertę. Po handlu... O, jeszcze jest brązowy inos. Złoty, srebrny. Ciekawe. Jak leci? Bardzo dobrze. A będzie jeszcze lepiej, jeśli zaopatrzysz się w któryś z moich posążków. Mówię wam, to jest takie coś, jak byłam... Jeśli w twoim sercu jest inos, jeszcze wrócisz. Mhm. Jak byłam na przykład w Paryżu, to w sumie idzie to odczuć, bo tam, wiecie, różne wieże Eiffla można kupić. W sensie właśnie takie brązowe, srebrne, złote. Tam nawet są zabawki erotyczne w kształcie wieży Eiffla, także pozdrawiam, no. Fajne, świetne po prostu. Kandak, witam cię serdecznie. Przeklęci handlarze! Wszystko zamienią w zysk, żeby tak bezczelnie, pod samym kościołem, sprzedawać figurki naszego pana jedynego. Toż to skandal! W sumie, stary, to ci się nie dziwię. Co to za pancerz? Skąd ty się urwałeś, chłopcze? Jestem królewskim paladynem. Kandak się zwę. Nigdy nie widziałeś żadnego z nas? Nie miałem okazji. Pochodzę z niewielkiej wysepki i jakoś nie byliście skorzy do jej odwiedzenia. Widocznie nie było takiej potrzeby. Jeśli masz coś do powiedzenia, to streszczaj się. Przeszkodziłeś mi w modłach. No i naprawdę. Opowiesz mi o paladynach? Mogę o nas opowiadać całymi dniami. Ja i tak nie poruszę nawet połowy kwestii. Masz tyle czasu? Wystarczą mi najważniejsze fakty. Oczywiście. Po co poszerzać horyzonty, skoro można zadowolić się paroma zdawkowymi informacjami? Dobra. Musisz wiedzieć, że zakon paladynów powstał wiele lat temu na polecenie samego Inosa. Historycy ciągle się spierają, kto wykonał jego wolę, ale najczęściej się przyjmuje, że założyciel Królestwa Myrtany, Robar I. Każdy członek zakonu musi mieć czyste serce, być odważnym, cnotliwym i gotowym do oddania swego życia w imię Inosa. By dobrze spełniać wolę naszego pana, przechodzimy długotrwały trening, podczas którego uczymy się walki różnorakim orężem, głównie mieczami oraz posługiwania się podstawowymi czarami. Cóż mogę powiedzieć więcej?
Na dłuższą lekcję historii, jak sam stwierdziłeś, nie masz czasu. To mi wystarczy, dziękuję. Nie podoba ci się Archolos? Gdyby wyspa mi się nie podobała, już dawno skoczyłbym z klifu. Niektóre miejsca są tutaj naprawdę urokliwe. Szczególnie Stare Miasto, które zbudowano w pięknym stylu. Ech, gdybym trafił tu w innych okolicznościach, pewnie potrafiłbym docenić piękno również innych części wyspy. W innych okolicznościach? Całe życie służyłem wiernie mojemu zakonowi. I oto co dostałem na stare lata. Norę, w której mam doczekać końca swych dni. Ale nie będę cię zadręczał moimi problemami. Jak się mają sprawy? Archolos wymaga jeszcze sporo pracy, jeśli chodzi o krzewienie wiary w Inosa, ale nie ustanę w swych wysiłkach. No całkiem dziwna postać z tego paladyna. Sprawdźmy, czy tutaj czegoś nie ma, oprócz tych roślin. Mamy cmentarz, prawdopodobnie. Jezu, ale creepy. Mamy groby. Patrycjusz. No przejdziemy się jeszcze tak na szybko po tym cmentarzu. O, stara moneta. Nie wiem, czy to dobry pomysł. W kapliczce jest chyba jakby msza święta, że tak powiem. O, srebrny puchar. Lodowa strzała? Zaraz, moment. Wow. Tam jakieś fajne tereny są. Jestem w stanie tędy wyjść nawet. Mogę wejść wyżej. O kurna. O, żeż w cholerę. Kufry do otwierania. Dobra, moi drodzy. W ogóle postać mi sama tutaj wlazła, nie? Okej, okay, zakończymy w tym miejscu odcinek, żeby nie był długi i kolejny zaczniemy od tych kuferków. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał i w kolejnym słyszymy się już w poniedziałek o godzinie 14. Trzymajcie się i cześć!